on przyjechał tutaj na pewno jako kupiec, żeby handlować. Temat dzisiejszego spaceru to historia Żydów w Poznaniu między tradycją i nowoczesnością. Myślę, że to jest ważny temat, bo często widzimy tylko tradycję i nie widzimy, że Żydzi, którzy tutaj żyli, mieli różne wpływy, był dopływ z różnych krajów, różne fale emigracji. Dzisiaj jest drugi dzień święta Rosh Hashanah. Największy rozłam nastąpił w XIX wieku, gdy tu dotarła Haskala, czyli żydowskie oświecenie, i od tego czasu, od 1850 roku, były tutaj dwie gminy. Była tradycyjna gmina, tak zwana ortodoksyjna gmina, ale była też gmina reformowana i oni mieli swoje synagogi, o czym nie wszyscy tutaj wiedzą, i chcę to pokazać, ale nie tylko, chcę też mówić o tym, gdzie Żydzi tutaj spędzali wolny czas, i o tym, no, gdzie stały świątynie te tradycyjne. Czyli tu była synagoga gminy izraelickiej, gminy Braci, i tu była synagoga Stowarzyszenia Przyjaciół Dobroczynności. Te synagogi były wzdłuż dominikańskiej.